Olaj Marcin z Sawicy zapraszają na kolejny odcinek podcastu usawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji, zarówno dorosłych dzieci i młodzież. Serdecznie zapraszamy. Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu usawickich nazwaliśmy Przeorganizowana Edukacja. Eee, skąd ten zamysł? Mianowicie niedawno poruszaliśmy temat finansowania edukacji, ale, albo w ogóle tak jak. Niektórzy z nas, was, którzy was, nas obserwują, widzą, że y, y, pracujemy też w ramach portalu Edukacja można inaczej. I myśląc o tym, jak edukacja może funkcjonować inaczej, myślimy o tym, że bardzo ważnym elementem jest zmiany jest zmiana zmiana organizacyjna. Mówiliśmy o zmianach merytorycznych, zmianach finansowych, ale na ile organizacja edukacji może w, w wpłynąć na zmianę? Albo w ogóle zmiana organizacji edukacji nie będzie w ogóle znakiem, że my coś w tej edukacji zmieniliśmy. Dlatego chciałem teraz porozmawiać o tym, czy ta organizacja, w której teraz funkcjonujemy, jest wydolna, niewydolna, czy nas ogranicza, czy nie ogranicza, i co ewentualnie można by zrobić, aby ten stan zmienić, aby można było edukować inaczej. I teraz tak, zasadniczym celem edukacji, działania szkoły, rodziców, którzy uczą, edukują, jest to, aby, aby dzieci, aby, aby, aby dzieci się nauczyły, odkryły swoje talenty, rozwijały, co to znaczy rozwijały, aby wystawały się kreatywne, aby odkrywały swoje potencjały, aby na bazie swoich pasji i zainteresowań nauczyły się pracować, drążyć, pytać, być dociekliwymi, ale także umieć się organizować, współpracować w ramach wspólnoty, grup społecznych. I teraz jest takie pytanie, czy jak powiedzieliśmy sobie tak ogólnie o tym, co współcześnie uważa się czy, czym jest edukacja, to czy organizacja, którą, jakby, która, którą, którą tworzymy, jest dostosowana do wiedzy, którą mamy na temat uczenia się? Bo wiedza dotycząca uczenia się mówi nam bardzo dużo o tym, jak funkcjonuje nasz mózg. O tym, jak bardzo w różny sposób, jak każdy z nas bardzo różnie funkcjonuje, jak w różnym tempie, jak w różnych, różnych takich okresach, cyklach działamy, jak bardzo istotna jest motywacja i element emocji w tym, co robimy, jak bardzo istotne jest zaangażowanie, jak bardzo istotna jest podejmowana współpraca tam, gdzie jest możliwa z innymi ludźmi, rozmowa o tym, dyskusja o tym. I teraz czy czy ta wiedza, która jest związana z wiedzą o człowieku, wiedzą, twardą wiedzą dotyczącą mózgu i procesów uczenia się, w jakikolwiek sposób przystaje, albo inaczej, czy sposób zorganizowania się szkoły przystaje do tej wiedzy, którą mamy na temat uczenia się? Mamy takie intuicje, że kryzys nauki polega w dużej mierze na tym, że szkoła i organizacja szkoły w ogóle nie przystaje do wiedzy i do potrzeb, jakie powinny spełniać współczesne otoczenie i organizacja procesu nauczania. W ogóle. E, ponieważ dlaczego? Ponieważ pamiętajcie, że to, co mówimy o tym procesie nauczania się, o tym, o tej organizacji nauczania się, jest związane z tym, że jest plan lekcji, jest rozkład godzin. Wszyscy nauczyciele powinni mieć, osoby, które uczą, muszą mieć i mogą uczyć tylko takie, które mają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, że, że pewien wygląd sali i mebli szkolnych jest określony przepisami że są zalecenia sanepidu dotyczące tego, jakie meble mogą, mają normy lub nie spełniają norm związanych z tym, żeby mogły być ustawione w klasie. Podobnie z przepisami przeciwpożarowymi, jakie jeszcze mogą być, a nie być, żeby nasze dzieci czasami nie daj Boże nie skłonęły w szkole. Że w związku z tym istnieje też cały taki przemysł edukacyjny, który zabezpiecza potrzeby, chyba potrzeby nie tyle naszych dzieci, co potrzeby tych instytucji, które wyznaczają przepisy o tym, w jakich warunkach powinny się uczyć nasze dzieci, żeby było bezpiecznie. Że y, są określone godziny pracy, takie, a nie inne nauczycieli, tak zwane przy tablicy. I bliżej nieokreślony, nie przy tablicy. I ten cały system pracy też generuje tyle trudności, nieporozumień, które powodują, że nauczyciel ani jest dobrze opłacony, ani do końca zadowolony z tego, co ma. I ten cały system organizacyjny, w którym tkwimy, jest też bardzo nieruchawy, ponieważ jest bardzo trudny do zmiany. A z drugiej strony nie ma zbyt wielu chętnych, żeby go zmieniać, ponieważ on ma pewną, pewną zaletę. Jest kontrolowalny, jest. Stały w swojej strukturze, jest łatwy do opisania, łatwy do obejrzenia, łatwy do sprawdzenia, i nie jest ważne w tym, jak te nasze dzieci się w nim uczą. Jest ważne tym, że spełnia wszelkiego typu przepisy i pojawiające się coraz, no, 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 coraz nowe przepisy, także I, i pozwala się ogarnąć, a także mam wrażenie, że wielu osobom daje możliwość dobrego funkcjonowania i dawania poczucia takiego złudnego poczucia satysfakcji, że ten system jest dobrze zorganizowany. Bo ja pozwolę sobie postawić tezę, że ten system jest źle zorganizowany. Yy, źle zorganizowany, ponieważ on w żaden sposób nie odpowiada potrzebom, potrzebom dzieci, w ogóle człowieka, który ma w jakich wolkach się uczyć. Jak, jakie dowody na to, na, na to mogę mieć? Ja, drobny twórca jakiegoś edukacyjnego podcastu, no takie, że w rzeczywistości realnej dorosłych, tam gdzie dorosli mają wpływu na to, jak w jakich warunkach się uczą, przebywają i pracują. Rzadko kiedy, poza jakimś systemem taśmowym z XIX wieku albo gdzieniegdzie istniejącym w fabrykach, są takie warunki do pracy jak w szkole. Nikt nie urządziłby sobie mieszkania jak klasy lekcyjnej. Mało kto z małą ilością wyobraźni urządziłby sobie biuro, żeby wyglądało w ten sposób jak klasa lekcyjna. Nie urządziłby sobie w ten sposób konferencji i sposobu pracy, żeby co godzinę mieć inną lekcję, na którą w inny sposób musi być przygotowany i słuchać co godzinę wykładu. Nikt, nikt, nikt w życiu dorosłym. Tylko w szkole tak się dzieje. Dlatego szkoła jako taka ponosi totalne fiasko. Yy, jak myślałbym, jak, jak można to przeorganizować? Na pewno i nigdy w życiu nie mówię, nie, nie stawiam tezy, że wszyscy naraz powinniśmy to przeorganizować yy, koniecznie z musu, yy, z, jakiej, z mocą jakiejś ustawy i że to jest niezbędne. Uważam za to, że powinno się pozwolić ludziom, którzy mają odwagę, chęć do tego, żeby coś zmienić, aby to zmienili. Jeżeli mówią niektórzy z nas, że to jest niemożliwe, że dzieci nie mogą pracować w innych warunkach, bo to niebezpieczne, bo nie mogą być inne meble, bo nie mogą być inny system godzin, bo, bo nie może to funkcjonować inaczej, to ja zadam inne pytanie. Ale przecież te same nasze dzieci, gdy chcemy, to wysyłamy na obozy, nie wiem, downhillowe, gdzie one zjeżdżają na rowerach głową w dół i albo na nartach, albo pływają na żaglówkach i jeziorach, i jest to możliwe. Ubezpieczają się w odpowiedni sposób, są pod opieką instruktorów i przebywają w warunkach dużo bardziej niebezpiecznych niż w szkole i są szczęśliwe. I co jest ciekawe, ileś wypadków, które ma miejsce w takich, na takich wyjazdach, jest dużo mniejsza niż w szkołach. Ale wracając do rzeczy, zmierzam do tego, że, że powinniśmy zmienić albo ruszyć wyobraźnią i zmienić w trzech przestrzeniach. Sposób myślenia i organizację funkcjonowania naszych szkół. Pierwsza, m, m, można się zastanowić o samych nauczycielach. Ja nie przeczę, absolutnie nie przeczę, nie jestem przeciwnikiem tezy, że ludzie, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, powinni do tego być przygotowani. Owszem, ale dam taki przykład takich przykładów jest mnóstwo. Jest dyrektor szkoły, który szuka nauczyciela WF ale nie ma nauczyciela WF-u, ale w okolicy mieszka facet, który był kadrowiczem i by, 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 by trenował siatkówkę przez całe życie i był w kadrze, w, kadrze w, w naszej lidze, grał w siatkę. Jest pasją na tym siatki i chętnie by przyszedł i popracował z tymi dzieciakami. I nie mówię o tym, żeby on zastąpił pana od wf -u. ale on nie mając uprawnień pedagogicznych nie może wejść i poprowadzić żadnych zajęć, które mogą być wprowadzone w ramach zajęć szkolnych w szkole ponieważ nie ma uprawnień pedagogicznych, mimo że marzy o siatce, zna się na siatce i wszystkie warunki i zasady związane z siatkówką e, e, jakby stosuje. Wystarczyłoby zgoda rodziców, które by na to, to wyrazili zgodę, plus nawet większe ubezpieczenie dzieci w czasie takich zajęć i problem byłby rozwiązany, nawet gdyby to się miało na przykład odbywać w czasie zajęć szkolnych. I problem ludzi Którzy pasjonują się różnymi dziedzinami wiedzy, a z jakiegoś powodu nie mają albo wykształcenia pedagogicznego, albo wykształcenia związanego z kwalifikacjami w ramach danej wiedzy. Nie wiem, jest jakiś geniusz szachowy czy matematyczny, a jednocześnie nie ma ukończonej matematyki, tylko jakiś inny przedmiot. Albo mamy pracujemy z ludźmi. W życiu zawodowym pracujemy z ludźmi, którzy są po historii, a się, zajmują się niezwykłymi specjami z ekonometrii albo z rzeczy związanych z ekonomią i przemysłem i mogliby uczyć czegoś naszych, naszych dzieci, to dyrektor nie ma możliwości zorganizowania takich specjalistów, mimo że oni nawet bardzo by chcieli przyjść nawet na raz w tygodniu albo raz w miesiącu, żeby jakimś doświadczeniem swoim się podzielić. Oczywiście można ich zaprosić jako jako, jako gościa, tak jak zaprasza się, nie wiem, by, by, nie wiem, idziemy do, do cyrku na zajęcia, ale nie mówię o zajęciach sporadycznych, ja mówię o włączeniu takiego potencjału kapitału ludzkiego. I to jest jakby kwestia pomyślenia na tym, o zgodzeniu się na to, aby, aby móc, takie rzeczy móc takie rzeczy zrobić, bo, w, bo w momencie, teraz teoretycznie też takie rzeczy można robić, ale trzeba to kryć między kartkami dziennika, mówiąc, że wtedy była inna lekcja, albo to pokrywać z innych środków niesubwencyjnych, na przykład na to wtedy mogą sobie pozwolić tylko szkoły niepubliczne, bo płacą to wczesnego w związku z tym, jako że to nie jest subwencja, mogą sobie robić i pracować z kim tylko chcą. Pomyśleć sobie o tym, a gdyby, tak gdyby, a gdyby nauczyciel. A gdyby sala, na przykład. A gdyby sala lekcyjna wyglądała zupełnie inaczej, gdyby, ja pamiętam do dzisiaj taką, ta, taką wizytę w jednej ze szkół, kiedy, kiedy to była szkoła też niepubliczna, yy, gdzie każda ze szkoły wyglądała jakoś tak, no to, jak to klasa szkoła tu ławki, tu tablica, tu to, to tamto meble były ładne, bo szkoła była bogata, yy, ale ustawienie wszystko było tak jak zwykle i meble oczywiście wszystkie za atestami, takie ciężkie, metalowe, z takim jasny, jasnym drewnem ze sklejki. I on wpuszcza nas do na pewnej sali, i mówi tak, a tu nasi uczniowie uwielbiają przebywać. Tu każdy może marzy o tym, żeby mógł się pouczyć, czasami go tu wpuszczamy. I ta sala wyglądała zupełnie inaczej. To były jakieś graty, które ten pan dyrektor naznosił z jakichś takich starych domów i ona była zrobiona w taki, taki, taki staropolski dworek. I w, tym, w te, I w tej sali, w tych fotelach, czy przy tych starym biurku uczniowie lubili się siedzieć i lubili tam się uczyć, i lubili tam pracować, i tylko mogli żeby tam wejść. To była jakaś paranoia, sobie pomyślałem. Ta sala jest tylko po to, żeby pokazywać gościom jako sala, która była sala takich pamiątek, ona była taka sala, taka historyczna, pokazywać gościom, żeby weszli co my mamy, pokazywać uczniom, że tam wisi szabla, pokazywać, ale nie pokazywać sanepidowi, nie pokazywać generalnie i nie używać tego zbyt na co dzień, bo i tak wszystkim nie moglibyśmy tego zrobić, formalnie to jest zabronione, a jednocześnie z całą świadomością, że 60% uczniów w tej szkoły, gdyby znalazło się tylko w takiej przestrzeni, od razu inaczej by się uczyło niż w klasie stacjonarnej, w klasie tradycyjnej. Ciekawe, dlaczego mebli za testami do szkół nie kupują sobie ludzie do mieszkań, że nie są takie bezpieczne no, swoją drogą. A propos bezpieczeństwa mebli i bezpieczeństwa szkół, to czytałem takie statystyki interesujące a propos organizacji szkoły, że w którymś tam roku, chyba w 2008, wypadków na drogach, w których brały udział dzieci, nie w ogóle wypadków na drogach zgłoszonych było 33 tysiące, a wypadków w szkole było 55 tysięcy. I najwięcej tych wypadków, uwaga, było na przestrzeniach wspólnych, gdzie nie ma żadnego mebla, to znaczy na korytarzu, schodach i podwórku. I to nie daje nikomu do myślenia, że ta olbrzymia ilość wypadków dzieje się także w związku z organizacją szkoły, że jeżeli 600 dzieci w jednym momencie jest wypuszczone na przerwę, na którą ma 10 minut i ryczy i biegnie i potyka się o siebie, to... Jest bardzo łatwo wypadek, a nikomu o tym nie, to, tego nie przeszkadza. Przeszkadza komuś, że sąsiad ofiarował starą szafę albo piękny drewniany stół do, do, do klasy i on jest nietastowany. I to stanowi zagrożenie, czegoś, co się dzieje w szkołach. Choć w szkołach, z wypadków w szkołach, w klasach, tych wypadków jest tylko 1,5%. Dlatego po prostu, bo w klasie wszystkie dzieci muszą siedzieć cicho i nie ma miejsca na wypadek. Ale w tych właśnie klasach muszą, muszą być zrobione tak, jakby ganiały tam i te meble. O które zresztą się można pozabijać, bo są zwykle metalowe, mają ostre końce i kanciaste i są niebezpieczne moim zdaniem. I te meble, ale, ale te meble muszą mieć atesty, bo teoretycznie zabezpieczają nas w jakikolwiek sposób. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo szkoła, bo technologia. Myśl, która się pojawia w, ogóle w biznesie, w przemyśle, w cywilizacji, to nie jest tylko to, że mamy tablicę interaktywną. To jest tak, także na przykład to, że mamy inny sposób organizowania przestrzeni do nauki i o ile różne firmy... Nie tylko te topowo, jakieś technologicznie, nie tylko te najbogatsze, ale różne przedsięwzięcia, redakcje dziennikarskie przeorganizują swój sposób pracy, aby ludziom się lepiej pracowało. I to na pewno nie przypomina klasy lekcyjnej. A jedynie szkoła pozostaje, jakby w naprawdę w ciężkim średniowieczu w średniowieczu było piękne przestrzeni do nauki, przepraszam, bo wracam w średniowiecze. pozostaje w jakichś więziennych klatkach, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby nazywać się przestrzenią, w której ma miejsce jakieś, jak, jakiegoś wydarzenia rozwojowo-edukacyjnego. Nie może mieć miejsca. Te, te otoczenie, ta przestrzeń nie, nie jest jakby z myślą, z wiedzą o tym, w jakich warunkach się człowiek powinien, powinien uczyć, a nawet z estetyką, bo estetyka tych, tych miejsc jest też taka, że wychodzimy kulawi o to, że, że siedzimy 8 godzin dziennie przez 12 lat w roku w przestrzeniach, które po prostu są brzydkie. I to nikomu nie przeszkadza. To nikomu nie przeszkadza. Jesteśmy w tym, jesteśmy w tych przestrzeniach zorganizowanych, koncentrowanych na nauczycielu, nastawieni na wykład w brzydkiej przestrzeni, w określonych jednostkach czasowych. A wyobraźmy sobie, a propos teraz tego czasu, do którego możemy dojść, że czas jest zupełnie inaczej ustawiony. Że, nasze, że nasi uczniowie, nasi nauczyciele mogą więcej zarobić przez to, że mogą być w szkole po 8 godzin dziennie i nie mieć co godzinę lekcji, ale po prostu towarzyszyć i być z uczniami. Rozmawiać z nimi, przyglądać się ich pracy, wykonywać też swoją pracę, rozmawiać z uczniami, którzy mają problem i podchodzą do nich, że można przemyśleć w ogóle sposób o tym, jak zajęcia i czas w szkole może być zorganizowany. Że mogą być egzaminowani w innych czasach, w momentach, że każdy może mieć test albo, albo grupy uczniów mogą mieć testy w, tych, w czasie, kiedy się do nich przygotują i zadeklarują, że są gotowi do tego, żeby do niego przystąpić. Jest setek rozwiązań, które można zastosować, aby przeorganizować sposób działania szkoły na dodatek. Żeby ten nauczyciel nie musiał latać po innych szkołach i być wyczerpany i mieć w jednym miejscu i zarabiać w jednym miejscu 7 tysięcy, ani biegając i mieć 40 godzin dydaktycznych w 4-5 różnych szkołach, żeby zarobić te pieniądze. Jest ileś rzeczy, które mogą wpłynąć na jakość pracy nauczyciela, na jego satysfakcję finansową, na atmosferę w szkole. Jest taki przykład szkoły, zdaje się, w Redmer, w, w szkoła, która się nazywa Agorą, do której bieżą wycieczki z całego świata. Ta szkoła się opędza i nie przyjmuje gości, albo dużo wcześniej, żeby te dzieci mogły się zupełnie uczyć, która się przeorganizowała w swój sposób nauczania. Uczniowie wchodzą, przychodzą, pracują z nauczycielami, z którymi mają, mają, mają dostęp, nauczyciele są, są dostępni, ale... Albo określają swój dostęp, też sobie pracują, mają swoje pokoje, pracę, wychodzą do uczniów. Przypomina to naturalne środowisko do działania, jeżeli chodzi o organizację, ma inny, ma inny rodzaj mebli. Przypomina, przypomina to taki open space z takimi sympatycznymi miejscami, gabinetami do pracy. I teraz jest takie pytanie, że wiele osób tam przyjeżdża i tak wzdycha później, mówi: dlaczego tak nie u nas? Dlaczego tak nie można? No i to jest pytanie, Dlaczego tak naprawdę osoby, instytucje, które chciałyby tak robić, dlaczego nie można by stworzyć przestrzeni, aby takie prototypy mogły powstawać? Ja rozumiem, że nie musimy namawiać wszystkich na zmiany. Ale dlaczego nie możemy stworzyć warunków czy przepisów, aby w ramach różnych typu inicjatyw, innowacji, mogły także w kontekście organizacyjnym, nie tylko formalnym, ale właśnie tym takim technicznym, te działania edukacyjne przebiegać inaczej? Dla mnie, taką, takim drugim, bo po jednej stronie można by powiedzieć tego biegunę jest szkoła. Agora, gdzie jest taka bardzo doinwestowana, taka bardzo domyślana, taka, taka zaczarowana pod względem właśnie do, dopasowania budynku do, do pewnej wizji szkoły. A na, drugiej, na drugim biegunie stoi to, co opisał K. James Tulej w takiej książce Beautiful Tree, który opisuje o sukcesach szkół w małych, biednych, czasami dużych krajach, ale małych, małych szkółkach, które są po prostu pod drzewem których nie trzyma żadna organizacja, które są w miejscach, które pozwalają na działanie, która skupia uczniów w taki sposób w, jakim, w ogóle sposób, w jakim one się mogą uczyć, a nauczyciele uczą w taki sposób, na jaki ich stać, w jaki potrafią, i wynika to wtedy bardziej z biedy i niedostatku środków. A czasami czytając tą, tą książkę, miał, doświadczałem takiego wrażenia, że oni w tej swojej biedzie i tej prostocie i tym nieogarnięciu tylu rzeczy, procesami, przepisami, mają dużo większą swobodę. I dużo większą, dużo lepszą atmosferę do uczenia się niż to, co my y, tworzymy w tym, w tym technokratycznym sposobie, który nie do końca wydaje się efektywnym. I tak jak zadaliśmy sobie wcześniej pytanie na jednym z podcastów, czy sensownie wydajemy pieniądze na edukację, czy ich jest tylko mało, czy może ich jest wystarczająco, tylko źle wydawane, to ten aspekt techniczny cudownie się z tym uzupełnia. To znaczy. Czy my, za pomocą pewnej, nazwijmy to, refleksji nad przestrzenią, w której pracujemy, czasem, którym dysponujemy, formami pracy, którymi, którymi działamy, nie moglibyśmy działać ciekawie, efektywniej, w sposób, który bardziej sprzyja rozwojowi, nauce, edukacji, kreatywności, wszystkiemu, co czemu poświęcona jest szkoła i w ogóle edukacja, a nie za bardzo się skupiamy na tym elemencie formalno-procesowym, Techniczno-technologicznym, który nas jakby ściąga w coraz taką, w coraz większy, bardziej w taki moment, w którym jak wydaje się, że coraz mniej można zrobić, bo sami się ograniczymy, ograniczamy ograniczeniami formalno-techniczno-organizacyjnymi. I wydaje mi się, że póki z tego nie wyjdziemy, ta nasza edukacja ma mniejsze szanse na to, żeby wyglądać inaczej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego. Mi się wydaje niezbyt łatwego, ale moim zdaniem bardzo ważnego podcastu. Dziękujemy i zapraszamy na, na więcej. Olama i Marcin Sawicy. Zapraszamy na nasze podcasty u Sawickich, a także na portal Edukacja Można Inaczej.